Moi drodzy, jak być może pamiętacie, moją ostatnią przygodę z Clashem zakończyłem mniej więcej na starcie 8 sezonu. A wchodząc dzisiaj do gry, widzę, że jest już 16 sezon. Jak to się dzieje? Ja oczywiście kiedyś grałem bardzo dużo w Clasha, więc teraz raczej wracam tutaj na jakiś miesiąc, dwa sobie pogram i potem robię przerwę, tak jak w tym wypadku. No i pewnie zapytacie, co mnie skłoniło, żeby tym razem wrócić do Clasha i sprawdzić z wami na odcinku, co się zmieniło. I w sumie muszę przyznać, że był to Powpik, nam dobrze znany tutaj youtuber, kolega, który nagrywa Clasha od zawsze i na zawsze prawdopodobnie. No i poinformował mnie on o nowej karcie. Electro Giant się nazywa, wytłumaczył mniej więcej jak działa, no i ja sobie pomyślałem, że chętnie wejdę, sprawdzę, zobaczę, co tam słychać w tej grze. A poza tym bardzo nie ma co robić w Fortnite. Każdy chyba, kto gra, to wie. No, więc sprawdzimy sobie dzisiaj nową kartę Giant Electro, Electro Giant. Wy koniecznie wpadniecie do Powpika podziękować mu, że znowu gram w tą grę. A ja natrafiłem się jeszcze na challenge właśnie z Electro Giantem tutaj dostępny, więc być może, prawdopodobnie, dzisiaj nim zagramy. Ja oczywiście nie obiecuję, że Clash wraca na kanał, broń Boże. Być może, jeśli wam się spodoba jak zawsze, no to zostawcie duży łapek w górę, komentarzy. Ja chętnie poczytam, może jakiś nowy kanał, na przykład na mobilki założymy i będziemy grać częściej, kto wie. Ale jakoś dawno mnie nie było, to w ramach rekompensaty dla was oczywiście rozdamy dzisiaj kilka nowych karnetów, bo z tego co wiem, sezon zaczął się chyba 3 dni temu. Wszystkie dokładne zasady będą napisane w opisie, ale wy, jedyne co musicie zostawić, to łapka w górę, napisać w komentarzu, czy mam więcej grać w Clasha, a jak nie, to w jaką inną mobilkę może. No i suba z dzwoneczkiem, koniecznie. I to wszystko, w sumie. A ja już nie przedłużam, lećmy grać drafta. Bo z tego co widzę, nie mogę nawet sprawdzić tej karty w grze, bo to jest chyba ta karta. Jak mnie nie było, daj też szkielet to nowe dragonsy. Nie grałem, ale chętnie przetestuję. No to co? Ja odpalam, ja klikam, join free, dziękuję, zaczynamy. No i moi drodzy, pierwsza karta do wyboru, oczywiście Electro Giant idzie w moje ręce. Skoro idziemy tak bardzo elektro, nie no, nie mogę go skontrować. Wydaje mi się, że chociaż czy ja wiem, czy to by była taka dobra kontra, i biorę tak drogi deck, że to się bardzo źle skończy dla mnie, ale okej, okay, nie grałem w to 9 miesięcy prawie, nie bijcie, wiecie, znacie mnie, jestem najgorszy w każdą grę, w tą też będę, znaczy jestem już. No ja tutaj też chyba się nie będę patyczkował, lecimy od razu i zobaczmy jak to działa. Nie dość, że on ma taką swoją okrągłą tutaj, widzicie, takie kółko wokół siebie, które zdaje obrażenia, to jeszcze odbija obrażenia. Tutaj Fisherman, on chyba mi za dużo nie zrobi, więc ten mój Giant pójdzie pod wieżę i będzie tą wieżę bił, co jest bardzo fajną rzeczą. Ja dużo czytałem, znaczy dużo oglądałem filmików w sumie OJ'a, który mówił, że ta karta jest bardzo zła, ale w tym momencie ja po prostu ją sobie odpaliłem i niszczę wieżę. No tak, i aż w to nie wierzę. I prawdopodobnie kolega się już poddał, więc ja powinienem po prostu wykorzystać to i wygrać tą grę w kilkanaście sekund, ale w tym momencie to właśnie ta karta wygrała mi grę. Więc panie Electro Giantcie, ja bardzo dziękuję. Ty, a może jeszcze tak nie wygrałem całkowicie? Co oni robią mi tak agresywnie? Przestań mnie tak gnębić. Nie no, moi drodzy, ja myślałem, że ja już to wygrałem całkowicie, chociaż i tak wygrałem. Ile bije mój lightning? 200? Oj, bo to jakiś taki słaby lightning. W tym momencie on bardziej zniszczy moją wieżę, niż ja zniszczyłem wieżę mu. Dozbieramy do kolejnego Electro Gianta i wygramy. Nie no, ty no, bije mnie dość mocno. Postawię takiego dość agresywnego Electro Gianta, bo myślałem, że ten mój pan Duszek lepiej sobie poradzi, ale on, czy to tornado cokolwiek tutaj zmieni? Nie za bardzo, to powinien być już koniec. No chyba, że tutaj faktycznie coś się złego wydarzy. No ale te jego tutaj peczuszki nic nie pomogą. Ja tutaj, zobaczcie, jeszcze takie coś wystawię, żeby strzelało w wieżę. Wygrywamy w tym momencie całkowicie. Nic już się złego nie może wydarzyć. Tak jest, to się sprawdziło. Ale powiem wam szczerze, troszeczkę się już zdenerwowałem. Dał mu nawet taki młoteczek. Całkiem nieźle to poszło. Okej, tutaj już nie zaczynamy aż tak mocno. Ale wydaje mi się, że rakieta, jeżeli on będzie miał pana naszego... Nieważne. Dobra, tutaj weźmiemy sobie archera takiego, tutaj weźmiemy sobie chociaż szkieletonki. No właśnie, teraz jest problem, bo on prawdopodobnie będzie miał Electro Gianta. A ja wziąłem szkieletonki, które prawdopodobnie Electro Giant pokona na dosłownie hitka, więc no tutaj zaczynam mieć lekkie problemy, których wolałbym, szczerze powiedziawszy, nie mieć. Dobra, tutaj on robi taki atak, więc ja w ramach defensywy, oj, zobaczcie, tutaj dość ładnie mi ta defensywa wyszła, bo ten mój Hog Rider trochę ich tam pobije, prawda? Więc coś tam zrobię tej wieży. Tutaj chyba się rakiety nie opłaca jeszcze, ale takiego Prince'a to ja wystawię, żeby egze nie bił wieży. Jezus, jak ja już nie pamiętam, co tu się robi. Naprawdę, to nie jest takie proste i oczywiste. Ja się staram bardzo mocno tutaj, wiecie, chcę jak najlepiej strzelać, ale to jest ciężka gra. No i moi drodzy, kolega pokazał swoją główną broń i ja to zrobię, wiecie, w ramach testów. W ramach testów to zrobię. Ty, to nawet nie wyszło aż tak źle. Szczerze powiedziawszy, ja byłem pewien,
że w tym momencie skończy się to w taki sposób, że te szkieletki po prostu znikną w sekundę, ale nie, one naprawdę tam sobie całkiem nieźle poradziły. I ja i tak przegram, bo potem zrobiłem kilka dziwnych rzeczy, których nie powinienem technicznie robić, ale to naprawdę nie wyszło źle. I szkieletki, jako tako, tego kolegę kontrują. Ta moja wieża prawdopodobnie w tym momencie padnie i to dużo szybciej niż ja bym chciał, żeby ona padła. Tak też się wydarzyło niestety. Ja tutaj chyba rzucę to i takiego frizika, żeby mój Hog Rider mógł tam pobiec, ale to i tak za dużo nie zmieni w tym wypadku, ponieważ ja tej wieży nie zdobędę. Więc tutaj zagraliśmy bardziej tak testowo. Chciałem zobaczyć, jak szkieletki sobie poradzą z panem Electro Giantem, ale no jak widać na razie to przynajmniej wygląda tak, że kto ma Electro Gianta, ten wygrywa gry. Nie no, te szkieletki nie są aż takie złe. No dobra, ale też jakoś super sobie nie radzą. Dobra, teraz już będzie lepiej, ale z moich obserwacji faktycznie wynika to tak, że kto szybciej zdobędzie pana Gianta, ten wygrywa. Ja bym nie chciał, żeby tak było, ale coś mi się wydaje, że tak to właśnie jest. Dobra, weźmy sobie szkieletki i proszę. Dobra, mam Gianta, więc w tym momencie wygrywam. Albo i nie wygrywam. Może być różnie, prawda? Bo Sebas jednak brzmi dość niebezpiecznie. Z takim Sebasem to ja bym nie chciał mieć nic do czynienia. I on tutaj ma zwykłego Gianta, który oczywiście będzie dla nas lekko uciążliwym kolegą, ale wydaje mi się, że też nie będzie jakiś taki, wiecie, ultra zły. Przy tym, co mamy, jeżeli tutaj jeszcze taką śnieżką wypchniemy to wszystko, jako tako ta obrona wyszła, chociaż zdecydowanie mogła być lepsza. No i moi drodzy, nasz kolega, pan Giant, nie ten, co on wystawił, ale też Giant, jednak będzie miał lekkie problemy. Prawdopodobnie nie, bo w sumie ja teraz nie mam czym się obronić przed tamtym Giantem, więc zaczynają się robić schody. Tamten Giant obije oczywiście wieżę, ale ja tutaj nie wierzę, żebym ja był w stanie aż tak. Czy on bije powietrzne jednostki? Bije. Ej, to akurat jest mega spoko. Nie zrobiliśmy za dużo przy tamtej wieży, ale jeśli teraz będę w stanie tu wystawić tego Ice Golema... Aj, to nie wyszło za dobrze i tak. Dobra, moi drodzy, Double Elixir jest dla nas jedyną deską ratunku w tym momencie. On tutaj już bardzo odważnie idzie, bym powiedział. Nawet myślę, że za odważnie, jak na to, co robi. Ja w sumie też robię głupie rzeczy, bo ja po prostu lubię robić głupie rzeczy. Czy ten elektro... No ja nawet tam... Jezus, ale jestem głupiutki. Tak czy siak, wydaje mi się, że jeżeli będę wystarczająco mocno wierzył w ten atak, to tą wieżę tym oto sposobem powinienem zniszczyć. To powinno się udać. Może się nie uda, ale powinno się udać. Ja byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli by się udało. Mam jeszcze 25 sekund, wieża zniszczona, a ja niepotrzebnie postawiłem tam Electro Gianta, więc ja lecę dalej. Ja się nie zatrzymuję, ja się nie poddaję. Pamiętajcie, te arołki też są totalnie bez sensu. To dobra, teraz może nawet już mają taki lekki sens. Jakbym jeszcze zdążył tam coś dostawić, to ja bym był w stanie zniszczyć tą jego wieżę, zanim on zniszczy naszą wieżę. Zobaczcie, odbijamy. Jakie tutaj są emocje? Ja tutaj jeszcze robię tak, tutaj jakieś robię śnieżki. Wyrzucam tam, śnieżki robię. To nie ma sensu. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest dokładnie to, o czym mówiłem. To jest atak kończący. Idzie Electro Giant. Idą inne rzeczy, które biją tą wieżę. Idzie tutaj śnieżka. I moi drodzy, tym oto pięknym sposobem to ja jestem zwycięzcą. Chociaż nieraz w tym meczu nazywałem siebie totalnym głupcem i niemyślącym człowiekiem, co jest prawdopodobnie prawdą, no to jednak z Sebasem wygrałem i czuję się z tego naprawdę dumny. A moje domysły co do tego, że ten, kto ma Electro Gianta, wygrywa, okazały się prawdziwe. No, tutaj wiecie, co wybiorę. Chociaż pan baloniarz jest niebezpieczny i wypadałoby znaleźć coś, żeby go skontrolować. Czemu dostaję takie rzeczy? No ale muszę, nie no, nie wiem, co muszę. Jezus, czym ja będę to kontrolował, tego balona? No chyba tym. Okej, w sumie to jest dość ciekawe, bo kolega dał mi Electro Dragona. Electro Dragon wydaje mi się być całkiem niezłą kontrą na pana balona i bardzo mi się to podoba, bo no zobaczcie, co tutaj będę robił. Oczywiście ten balon tam zraz uderzy, mógłbym pewnie to zatrzymać tym, wiecie, panem śnieżką, ale koniec końców to naprawdę nie jest aż taki zły atak i to nie jest zła rzecz, co tutaj się wydarzyło. Jeżeli ja będę w stanie tutaj jeszcze tą śnieżkę zaaplikować, a byłem, to ta wieża zostanie bita i to tak całkiem nieźle obita. No zobaczcie, ja w tym momencie praktycznie tą wieżę zniszczyłem. Nie, ja ją całą zniszczyłem. Oh me. Oj, tutaj błąd ze strony kierownika. Już tak mi dobrze szło, a wystawiłem lawę sekundę po tym, jak on wystawił balon. Ale on też chyba nie ma... To uderzy, prawda? Jest za blisko. Tak, dobra, ale to tylko uderzyło. Jakby, wiecie, wizja tego, co tutaj się faktycznie może stać, była znacznie, znacznie gorsza. A ja w tym momencie mogę zrobić coś takiego i ten Electro Dragon naprawdę robi cuda w tym momencie. Ja prawdopodobnie obiję kolejną wieżę. Oczywiście lawa nawet
blisko nie stała pana Gianta takiego fajnego, ale to i tak nie jest naprawdę zły wynik i powinienem być w stanie coś tam tą wieżę znowu obić. Dobra, moi drodzy, poleciałem troszeczkę zbyt jolo, bo zrobiłem atak na prawą stronę, bo tam mi się wydawało, że to będzie wcale nie takie głupie, ale to jednak chyba było dość głupie, chyba że ten Mega Knight w tym momencie na podwój... Dobra, teraz miałem troszeczkę farta, że się włączył podwójny... Sami wiecie kto, bo jakby się nie włączył ten, tutaj tak zrobię tą, wiecie, bańkę, żeby on się tam troszeczkę... Ale to było predicted! Dobra, nie ma chyba sensu ciągnąć dalej tego ataku, więc tam już nie będę dostawiał, ale to naprawdę nie wyszło źle. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby oddać jeden róg mapy, tutaj wystawiam coś takiego i to powinno wystarczyć, ale w tym momencie, jeżeli czegoś nie zrobimy więcej, to stracę dwie wieże i to się skończy dla nas bardzo, 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 bardzo źle, ale... Ojejku, skończy się, prawda? Nie, bo stracę jedną wieżę, a ja w tym momencie będę w stanie wykończyć tą wieżę numer 2, ale ten Dart Goblin był tam głupi. Będę w stanie wykończyć tą drugą wieżę, czy nie? Ty, no teraz zaczyna się robić dość stresująco, bo on ma balona. Balon z każdej chwili tak naprawdę może zakończyć moją karierę i to będzie na tyle tak naprawdę, więc tamten mój Electro Giant musi być po prostu tą wieżę ile sił w nogach i rękach. Jeszcze raz, chociaż uderz, nie uderzył. Nie mam czym tego wykończyć. Dobra, moi drodzy, to powinno być tyle. To powinno być to. Electro Giant znowu wszedł na wieżę i to się udało zrobić, ale to była... Bardzo ciężka gra. Moje gardło przy tej grze troszeczkę boli, bo drę tutaj się jak głupi jakiś. Ale wydaje mi się, że właśnie to moje darcie powoduje to, że widać, że bardzo lubię tę grę. Naprawdę, nawet po 9 miesiącach niegrania tutaj wchodzę i bawię się wyśmienicie. Dla tych, którzy grali na przykład w tę grę te 2 lata temu ze mną, to ja muszę przyznać, że tutaj naprawdę poszła ta gra do przodu. Zwłaszcza jeżeli macie kasę na karnet, bo karnet tutaj pomaga... Bardzo dużo, a i nagród jest mnóstwo. Dzięki karnetowi na przykład tutaj takie, co mnie przekonuje, że możecie grać te challenge nieskończoną ilość razy, nawet te, które są płatne gemy. Więc nawet jako noob, taki jak ja, możecie sobie grać w nieskończoność. Moi drodzy, sens też miał dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, bo ja się bawiłem wyśmienicie, mam nadzieję, że wy również się bawiliście chociaż odrobinę tak dobrze jak ja. Pamiętajcie o konkursie, wszystkie dokładne info jest w opisie, żeby was nie zanudzać, ale wystarczy dać łapkę, suba i napisać w komentarzu, czy chcecie tego więcej. Ja bawiłem się super, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie obiecuję, że z Clasha, ale zapewne na dniach pojawi się i Fortnite, i inne gierki, głównie Fortnite, bo kocham Fortnite, ale ja kończę, trzymajcie się, pa pa!